Biz is biz and tits are biz. It's like junk food. People don't buy it because they're gonk. They're just poor. No i siema Elo, zapraszam was na odcineczek i musimy znaleźć coś takiego, za pomocą czego będzie coś działać, ale tutaj gówno działa i to już wiemy, że tu niestety nie ma prądu. Wszystko zablokowane przez kanu 1, 2. Czy ty... Rokiewicz już bardziej martwy być nie może. Tu nic nie działa. No i? Znalazłeś coś? No i w kiblu nic. No i tyle właśnie. Tu nic nie działa. Tylko, że tu nic nie działa. Wszystko odłączone. Zacznie działać. Rafeni przyjadą po zmroku, nie? To zrobimy im niespodziankę. Ale musimy przywrócić zasilanie. Sprawdźmy tę stację. Okej. Kic. I jesteśmy na miejscu. I teraz robimy skan. I jak zrobiliśmy skan, to idziemy na górę, jak tutaj nam każą, i klikamy coś, czy skanujemy. Skanujemy. Znalazłem bezpieczniki. I amunicję. Ale tam też nic nie działa. Nie szkodzi. Już wiem, jak tych kujków zaskoczyć. To póki ja to szukałem tego wszystkiego. Dobra, no to tak. Całe skrzyżowanie jest podłączone do tej stacji transformatorowej, nie? Na dachu jest rozdzielnica. Gdy ją włączymy, to wtedy wszystko tutaj rozbłyśnie jak na pieprzone święta. Kapujesz? Niezły pomysł. Włączmy zasilanie, a ja rozejrzę się z jakimiś punktami dostępu. Zajebiście. Tylko pamiętaj, pewnie pojawi się spora ekipa. Trzeba będzie jakoś ich podejść, żeby... Ekipa Freeza się pojawi. Nie martw się. Mam parę pomysłów, jak się z nimi zabawić na tym skrzyżowaniu. Zajebiście. Zobaczą światła i będą musieli posprawdzać, o co chodzi. Spoko. No. Tylko najpierw musimy uruchomić terminal na dole. Bez niego skrzynka na dachu to tylko kupa złomu. Chodź, podłączymy do niego akumulator wozu. To powinno załatwić sprawę. Zaczekaj na mnie pod stacją. Podjadę. Tu coś jest? Czyli mamy zaczekać po prostu i ty tam podjedziesz, tak? A, bo weźmiemy to na krótko. No ta. O, tu też coś jest. Siły, kurde. Siły to my mamy. Od cholery. I co, i to tylko tyle było? O, może? Aha, tu jest, ale nie działa. Okej, dobra. Bierzemy kable. Widzę, że panel jest w dobrym stanie. Albo nie bierzemy. Zrobię obejście do zasilacza i będzie okej. Okej, rób obejście, a ja tutaj, kurde, chciałem wziąć kable. No, dobra, dzięki. Podłączymy do akumulatora. Nie, jeszcze nie, teraz mam. I biorę. Biorę wszystko, biorę. To jest jakaś fajna spluwa w ogóle. Ale i tak my mamy fajniejsze, nie? Przydałyby się jakieś legendarne, ale to muszę rozwinąć, kurczę, swoje tutaj umiejętności, a ja nie mogę tak, jak nie mogę. Już, teraz minus. Dobra, dawaj minus. No i po nim. Ale dobrze nam służył. Spokój, mam zajebistą furę. Włącz zasilanie w środku, tam powinien być terminal. Mogę ci nawet dać się przejechać, nie ma problemu. Ja się rozłożę na wieżę, będziemy mieć całe skrzyżowanie jak na tacy. Jak ci dam znać, przełączysz bezpieczniki, dobra? Uj, jasne. Przeszła przeze mnie. A, no to i tak musiałem tutaj walnąć. Rozdzielnica podłączona. Zajebiście. Aha, to się już z nimi zabawimy na tym skrzyżowaniu. Idziemy na pozycję. To się z nimi zabawimy. No to teraz czekamy. Pamiętaj, jak ich zobaczymy, włączasz prąd. Okej. Osłaniaj mnie w razie czego. Wiadomo. Jadą. Jest mój wóz.
Widzisz go? Nie da się go nie zauważyć. Jadą świry, jadą. Z zaskoczenia. Spróbujmy to zrobić po cichu. A jakby co, to zacznę ich odstrzeliwać. Gra? Gra. A, po cichu. W zeszłej serii zrobiłem na głośno. Od razu się tam wpierdzieliłem po prostu. Ale mi się wydaje, że tutaj też możemy to zrobić, wiecie. Na głośno, nic się nie stanie. Czekajcie tu na nich. Na normalu. Zaczynamy przedstawienie. Proszę was. Teraz. Niech stanie się jasność. A co, ja tu nie mam tłumika w ogóle? Halo? Halo? Nie no, mam. To kija chodzi. Kija im się rozchodzi. Musisz zgarnąć klucz do wozu, kierowca go ma. O kurde, zauważył mnie jak spadałem. A i on już wie. On już wie, że ja tu jestem. A nie, wszyscy wiedzą, że ja tu jestem. To kto to? Może jakoś od góry będzie to dostał. Nie widzisz mnie, nie widzisz mnie. Nie widzisz mnie. Rozumiem, że ja na siłę poszedłem, ale nie widzisz mnie. O kurde, mogą znaleźć zwłoki. Bierz te zwłoki, kurde. Chowamy do bagażnika. What the f... Aha! To jest taka torba jak z McDonalda. Ale sztos. Czekaj, bo to trzeba jakoś dziwnie trafić, żeby to wziąć. Ale sztosowa torebka. Została sama torebka. Ja pierdykam, ale bajer. Czy robimy to na cicho? Kurde. Ciężka decyzja, ciężka. Nie powiem, nie powiem. Tutaj są jakieś ziomeczki. W sensie chodzi mi o przedmioty, bo ziomeczki też są, ale ja na razie zebrałem jakąś sobie kawę. Nie wiem, po cholerę mi. Czy w ogóle to są my... Tu są jeszcze przedmioty, które wam pokażę, bo których jeszcze nie pokazywałem nigdzie w sumie, ale stwierdziłem, że to nie będzie aż tak potrzebne. Ale są wytwarzanie, ulepszanie, nie, to było, to chyba było w plecaku? Tak, chyba w plecaku to było. W plecaku mamy coś takiego nie jak wszystko, tylko mamy wczepy, nie to chyba. Tak, dokładnie. No i tutaj każdy ten przedmiot daje nam coś. Kawałek pizzy nam coś daje, jakieś tam pierdoły i tak dalej, ja się w to nie bawię. I raczej się w to nie będę bawił. Może na bardzo trudnym poziomie. Pewnie i ta. Toż to o nas tak się działa. Musimy się ich wszystkich teraz pozbyć. Dobra, mi to tam nie przeszkadza. Mogę ich tu wszystkich powybijać. Zapraszam. Zapraszam, kurde. Tylko alkohole zbiorę, że się nie potukły, nie? To szkoda, kurde, szkoda procentu. Coś zebrałem. Nie najchętniej to bym wylewelował tą postać. Aha, już wyjść mogę. O kurde. Oni do mnie napieprzają, a ja do nich nie mogę. Ale... Nie dobrze. O! Patrzcie, snajper w ogóle. O kurde. Co jest? Dlaczego ja życie tracę? Dlaczego ja straciłem życie? Dlaczego? Że ona mnie aż tak nie obiła. O, to jakiś był burdel po prostu. Burdel na kółkach to był wcześniej, ja to już wiem. What the fuck? Co się stało? To była jakaś dziura? Czy po prostu mnie zglicowało? Aż muszę zajrzeć z ciekawości, sorry, ale muszę... Z czystej ciekawości po prostu. Ta dziura tu była, ale jaja. Tu nie ma? Nie ma. Nie ma? Nie ma. Są takie małe pierdoły, to nigdy nie zbieram. Bardziej te takie o. No mnie miało osłaniać, to mogłaby powybijać ich tak naprawdę trochę. No co tu jest? A to był kierowca w ogóle. Biorę wóz i spadam stąd, nie ryzykuję. A po co? O, dobra. Spotkamy się pod miastem od północnej strony. Tylko nie przyzwyczajaj się do tego wozu za bardzo. Ale po co? No przecież...
Rozwalimy ich. Z palcem w dupie mi powiedział, że ich rozwalimy. Ten się już podpalił. Kolejny snajper. Kurde, dobra. O nie! Nie wiem, czy wam pokazywałem, jak się fajnie używa noża tutaj. Tylko czekajcie, bo muszę się, kurde, uleczyć. Uleczę się i, kurde, wjeżdżamy w nich po prostu jak w masełko. No, 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 dobra, lecimy. No i tak jak widzieliście, no, nóż, piękna sprawa. Co prawda wolę tu mieć shotguna, bo szybciej strzelam, ale musiałem użyć noża, aby po prostu co? Aby do osiągnięć mieć do tych trofików moich cudownych, mieć osiągnięcie, wbić i już wbiłem je, ale wciąż używam noża, bo w sumie mi się spodobało. A tak jak mówiłem, też przyzwyczajam się, bo następnym będę tylko nożownikiem praktycznie i używał tylko broni krótkiej. Czyli mam nadzieję, że mi to wyjdzie, nie? No bo czasem szkoda kogoś nie rozwalić tak troszeczkę inaczej, nie? No ale zobaczymy. No właśnie tam. No właśnie tam, ty pipa jest też czasem taka, kurde. Przez drzwi. Pierdyka, przez okno nie możesz. Łapteczka. Amemo. Super. Nic tu więcej wartościowego nie ma. Wychodzimy. No i bierzemy jej furę. Wtedy miałem troszeczkę inaczej, nie? No bo rozwaliłem ich wszystkich i ona poczekała na mnie. Aha, fura się zacięła i nie mogę nią jechać. O, mogę. Dobrze, myślałem, że do przodu nie potrafi jechać. No i tak, what the fuck. To rzeczywiście wymarłe to miasteczko. Napierdyka. No naprawdę, ja jestem bardzo ciekawy przyszłości. O, kurde. Się odbiłem. No i dojechaliśmy na miejsce. Spadaj, ja prowadzę. No masz. Nie mogłaś się doczekać, co? Nareszcie. Jak? Zajebisty wóz, co? Zajebisty. Nie dziwię się, że go chciałaś odzyskać. O, nareszcie razem. No i widzisz? Daliśmy radę bez Micza i Skorpiona. Słuchaj, no, dość prosto to jeszcze nie koniec. Nie? Masz ładunek, masz wóz. Ale nasza nie było w Rocky Ridge. Czego chcesz więcej? Nie pojawił się. Skurwiel jebany. Jednak od początku chodziło tylko o zemstę. Gówno o mnie wiesz. Albo nie jesteś wobec mnie szczera, albo sama nie wiesz, czego chcesz. Nie wiem, co chcesz. Kurwa, posłuchaj. To było takie trochę pitbullowskie. Wiem, gdzie mają swoją norę. Dostaniemy się do nich przez tę niedokończoną autostradę w pobliżu. Nie spodziewają się nas. Sprawy same się nie rozwiążą. Okej. V. Dobra, to gdzie ta ich nora? Niedaleko. Dzięki, V. Spoko, luzik. To, co zrobił nasz. Nie mogę w to uwierzyć. Ale ona jest ciemna teraz, nie? Zaczęłam pracować w Night City po opuszczeniu Aldy Caldos. Ona wolno jedzie, no. 53 utrzymuje prędkość. Nie wiem, jak jej to wychodzi. Ja nie jestem w stanie. Mnie też ktoś zdradził w ten sposób. Wiem, jak się czujesz. Wyrównałeś rachunki? Nie zdążyłem. Zrobił to ktoś inny. A gdybyś mógł, załatwiłbyś to?
Nie wahałbym się. Dobra, miejmy to za sobą. Gotowy? Gotowy. No to go dorwijmy. Okej, dojechaliśmy na miejsce, no i zaczynamy naszą jadkę tutaj. Naprawdę myślałeś, że ci kurwa odpuszczę zjebie? O, żeż kurde. O ty dziadu, a to ty mnie nie widziałeś? Kurde, no ani razu nie trafiłem, no nie wiem. Czekajcie, czy tam strzech stoi, nie? No to się by opłacało coś tam wrzucić. Kurde, snajper. Jeszcze przez ten. Ja go złapać nie mogę, on... Co? Ten jest jakiś nieśmiertelny? Odpaliłem snipera i on już chyba nie żyje. Ogólnie ogarnąłem, że można strzelać w granaty, nie? W sensie przeczytałem. W misji po prostu. Czyli nie w misji, tylko w trofeach, bo musiałem zrobić właśnie jedno takie zadanie, żeby z pistoletu strzelić z tej krótkiej broni strzelić w granat, nie? O, no i widzicie. Chociaż kogoś trafiłem, chyba nie za bardzo. No kurde, zrobiłbym sobie drogę przejścia, bo stoję w jednym miejscu cały czas. Ale no kurdeż nie mogę, a zaraz mi się skończą w ogóle... Amunicja mi się zaraz skończy. Już mi przegrzewa jakiś siusiak tam. Zdążyłem. Kurdeż, czekajcie, zmienię na jakiś granat, żeby zrobić to raz a porządnie. O kurde, ile ich mam tutaj? 106, ja pierdykam, ładnie. Kurwa, netrunner, uważaj! No dobrze, ja wiem, gdzie on jest nawet. Super. Bawimy się! To... Kurde, dobra, wbijam tam, bo przecież został w miejscu 3 godziny normalnie. Gdzie jest coś tam? Aha, tu jest jakieś coś do zebrania. Ja pierdykam, wszystko wybucha. Aha, super, kurde, jak zwykle. To było nawet imponujące, przyznaję. Chyba raczej. No byłaś w końcu! Który mnie tutaj dziabie? Gdzieś któryś stamtąd, no trudno. No trudno, już się podpaliłem. Dobra, tu widzę jeszcze jakiegoś. Na szybko. Nie za dużo, ale może starczy. Nie starczyło. No dobra, no nic nie zrobię. Kurde, jeszcze mi się przesunął ten ziomek. Dobra, strzał w głowę, super. Strzał w głowę, strzał w głowę. Dobra, jeszcze się otruł. To już powinien nie żyć za chwilę. O nie, co za dziad, przeżył. No już przeżyje, no. Lekko mnie tam podpali, no. Trudno, zdarza się. Gdzie on jest, kurde? Tu jest. Nie żyje. A nie, żyje, orzesz, co za dziad. Kurde, nie mogę w niego trafić, o co tu chodzi? Gdzie jest? Jeszcze jeden? Chyba jakieś jaja.
kurde, ginno rzecz, ja pierdykam, ile można. Jest jeszcze ten netrunner gdzieś. No i patrzcie, pokazuje mi, że jest złota. Nie, ale ona nie jest złota, bo ona jest rzadka. No i dlaczego to tak? No i dlaczego? Ja się pytam. Żadnej, nie, jedną, dwie chyba, legendarne podniosłem. W sumie. A zrobiłem, kurde, jedną trzecią mapy. No to w sumie nawet spoko. To legendarna, no to rzadko powinno być, bardzo rzadko nawet. Weźmy amu, pewnie się przyda. No i wszystko po kolei teraz zgarniamy i lecimy dalej. Powoli, żeby nikt nas nie zauważył. A, bo tu jest jeszcze jeden typek gdzieś, no ta. Już o nim zapomniałem nawet. Już tak się skupiłem na tym zbieraniu. Nie, no nie ma tego typka. Nie rozumiem, co tak. Raz jest, raz nie ma. Dziwna sytuacja. Zbieram te broni, bo tak jak wam mówiłem, z tych broni można nieźle wyciągnąć kas. Na razie lepszego sposobu chyba nie znalazłem. Za misję dostajemy tak, nie wiem, 1700. Czasem się zdarzy jakieś 3000. No to wtedy jeszcze jest spoko, ale tak, to tak. Cienko. Cienko przejdziemy. Ta, jeszcze jest gdzieś tu jakiś człowiek, kurde. Ojej. Gdzie on jest? Chyba on się nie wczyta pod mapą. Chyba znalazłem takie miejsce, gdzie można dostać do budynku i sobie normalnie napierdziać. Ktoś wam tam może na dniach opublikuje. Bo tutaj wpadł gdzieś podłogę. No idzie ten typek. Coś mamy. Aha, dobra. Na obczoło trzeba iść. Okej. Okay. Nie, cholera jasna, gdzie jest ten typek? Już ja pierdzielę. Może jest tam na górze. Nie, no nie ma go, kurde, no bez jaj, no. Znaczy, często jest tak, że na przykład jak kogoś nie ma dosyć długo, to później się pojawia i nagle z dupy się odzywa gdzieś z drugiej strony. To po prostu. Mimo tego, że tam byliśmy i łaziliśmy, więc musimy chwilę poczekać, to może zrobię to pakowanie na szybkości. 5-5, C1. 5-5, dupa. Może od C1? Może od E9. 9, E9. 5-5. Kurde, 5-5. I dupa, i nie ma. Ale 5-5 jest, o kurde, dobra. Zrobimy to na 3 i powinien wpaść trafik, więc powiem wam, jak wpadnie, ale wątpię. Bo raz mi już nie wpadł. 5-5, 5, C1. I wejdź z terminala. No i nie, nic nie wpadło. No, ale o to chodzi w tym trafiku, w jednym takim, no i jak widzicie, nic tu nie wpada. Więc to trochę słabo. I zgliczowany jest. Dziad jeden. Kurde, no nie mam pojęcia, gdzie to działa, proszę być, no. Przed nami. Ja pierdykam. No nie wierzę w to. Jaki kawał musiałem przejść? No to zaczynamy. Mam nadzieję, że to chodziło o niego. No tak, kurde, naprawdę. Ja pierdykam. Ale jaja. Czy ja mam teraz tak wolno iść i rozmawiać, czy coś? Ożeż kurde, no jak widzieliście, no i tak czasem też jest, no. Se pójdzie w lewo, w prawo, kurde, i ty wyszukacie jak debile, no. Tak jak ja, no. Przed chwilą. Strefa wroga, strasznie. Jakby ten wróg jeszcze tu był, jak miał być. Uja, ona będzie lazła te 2 godziny teraz. No to fajnie, fajnie.
Cześć, Rogue. 15 metrów. Jak to było? Kurde. Naucz się sama rozwiązywać swoje problemy? Nasz nie żyje. Jeden problem rozwiązany. Zadowolona? Są z towarem za Sixth Street. Nasz już go nie dostarczy. Ale jeśli ładnie poprosisz, to może pomogę. Zapłacili mi z góry, ale to miło, że się o mnie troszczysz. Zastanawiałam się po prostu, czy bawiąc się w wendetę, nie zapomniałaś o interesach. Kurwa! Spadajmy stąd. Rogue chyba odjebało. Zgorzkniałaś mi na sucz. Że niby dawniej była słodka i poważna. Zapomniała już, że kiedyś stała po drugiej stronie barykady. Przydałoby się nią, kurwa, mocno potrząsnąć. Może i to. Hej, boss. To ja. Mam towar. Obiecuję, żadnych numerów. Spotkajmy się. Sunset Motel. Wiem, że nie żartujesz. Będę na pewno. Ustawiłam nam spotkanie. Domkniemy deal i zaczniemy ogarniać sprawę twojego Hellmana. Pasuje? No jasne. Spoko. Już są. Ja z nimi pogadam. Będą kłopoty? Nie. Chyba. O, mamy tu karty. Super, to teraz zbierzemy. Klamka zapadła. Cześć, boss. Pana! O, widzisz, jaka fajna latarnia? Telefonu nie odbieram. Powietrzna, tak zwana. Już do niego nie dzwoń. Masz jaja, dziewczyno. A to co? A, może one takie specjalnie są. Bo są dwie. Pilnuję, żebyś nie fikał. No, bardziej pyskaty od nasza? Przekonajcie się. Lubię go. Masz. Towar pierwsza klasa. Wszystko okej? Okay? Sprawdź konto. Zaokrągli się ładnie za parę minut. Polecam się. Ale to chyba Rogue powinien... Co z moim kontem? Co z moim kontem? Masz coś ekstra. Jedziemy. Co coś zarobię, to się zaokrągla do zera. Dobrze poszło. Chodź, napijemy się. Dobra, dobra, zaraz się napijemy. Tylko ja mam tutaj takie coś i ja sobie, patrzcie, biorę takie coś i takie sobie teraz zbieram właśnie pomału. No. No, ale to już wiecie. Ale od razu jak tu byłem, to sobie wziąłem. A co? Hej, Noah. Hej. Interesujesz się moją. Zgadnij. I u ciebie wszystko gra? Kręcili się tu jeszcze? Rafeli? Nie, od tamtego razu cisza. Kiedyś wrócą, ale nie takich sukienkotów tak najpierw przetrzymała. Co podać? Dwa brozety. Co właściwie było w tej paszce dla streetów? Nie widziałeś? Baloperidol, jakieś prochy dla cyberpsychali. Handlują tym? No, sprzedają towar czarnym klinikom i Reaperdokom, z którymi mają układy. Zdrówko. Za to, co jeszcze przed nami. Za to, co przed nami. Bang, bang. Jeszcze jedno, proszę. Weź se moje. Dzięki, Noah. Daj znać, jakbyście jeszcze czegoś potrzebowali.
Tu już skromniej. Chciałabyś wrócić do Aldecaldos? Nie mówię teraz, zaraz, ale kiedyś? Nie wiem. Z jednej strony poza klanem nie mam nikogo. Cholera, ja właściwie nie znam innego życia. Ale? Jeśli nie jestem w klanie, to kim jestem? Kim będę, jeśli zostanę w Night City? Zamurowało cię? Też musiałem opuścić swój klan. Pamiętam, mówiłeś. Rodzina Bakerów, nie? Potem przyjechałem do Night City. Odnalazłem swoją szansę. Uchwyciłem się jej. I co? I straciłem praktycznie wszystko. Ja pierdolę. No to mnie pocieszyłeś. Wiesz co, może pogadajmy lepiej o czymś innym. Jak myślisz? Rafenów mamy z głowy? O nie, nie, nie. Oni są jak karaluchy. Nie wytępisz ich. Ale na razie mamy spokój. Zanim ogarną się po tej rozrubie, minie trochę czasu. No dobra, teraz moja kolej. Co z Andersem Hellmanem? Mam już wstępny plan, ale muszę się z tym wszystkim przespać, pokombinować, potem ustalimy szczegóły. W sumie najlepiej byłoby tu wynająć pokoje. Stąd będziemy mieć bliżej. Zebralibyśmy się do roboty koło północy, żeby się nie rzucać w oczy. Pasuje? O! Właśnie, może tak zrobimy, kurde. O! Może wynajmiemy jeden pokój. Super pomysł. Noa ma tu w większości pokoi po dwa łóżka. Zaoszczędzimy kasę. Super. Nie to miałem na myśli. A co konkretnie miałeś na myśli? Po prostu cieszę się, że cię poznałem. I może... Ja też się cieszę, Vi. To mógł być kurewsko ciężki dzień, ale dzięki tobie wyszło inaczej. No, to może jakoś to uczcimy? Jasne. Możemy to uczcić. Ale nie dzisiaj, bo już padam na pysk. No, a weźmiemy jeden pokój, popłynie. Tylko na ten moc. Idę się przespać trochę. No dobra, no to łyknijmy się tak na pożegnanie i dzięki wam za obejrzenie tego materiału i zapraszam do następnego. Yo.